dobra, no to moi drodzy, za bardzo was zamęczać nie chcę, bo mówię, 45 minut już siedzieliście, słuchaliście i w ogóle wielkie brawa dla was za cierpliwość, bo ja bym tyle chyba nie wysiedział na takim spotkaniu. Bardzo się cieszę z tego, że chcieliście trochę posłuchać właśnie na temat tego, że i to bardzo bym chciał wam przekazać i żeby z tego naszego spotkania, mam nadzieję trochę, jeżeli coś tam komuś w głowie zostanie, to żeby wierzyć w swoje marzenia, ale też żeby mieć odwagę do tego, żeby te marzenia spełniać, nie? Bo tak jak mówię na spotkaniu, my się często porównujemy do ludzi, którzy mają coś, co my chcielibyśmy mieć, albo są kimś, kim my byśmy chcieli zostać. I łatwo jest w życiu narzekać albo komuś zazdrościć i się porównywać. A sztuką jest to, żeby właśnie w takim jednym swoim życiu, które się ma, bo mamy jedno życie, na to życie mamy wpływ, starać się uczyć, całe życie uczyć, ale nie chodzi mi tylko o książki i tylko o szkołę, bo jak to się mówi, człowiek się uczy całe życie i podróże też są taką szkołą życia, szkołą spotkania z różnymi ludźmi i dla mnie właśnie spotkania często z ludźmi, którzy czy żyją w większym ubóstwie albo w różnych krajach, gdzie nie wiem, się toczą wojny, gdzie naprawdę jest trudniej. Gdzie, nie wiem, nie ma internetu, ludzie nie mają smartfonów, a i smartfony by im się nie przydały, bo nie ma prądu, więc na co to komu, nie? Po co ci Facebook, jak nikt swoich znajomych nie ma Facebooka ani internetu i w ogóle. To żeby doceniać różne proste rzeczy, które się ma. Ja się najbardziej cieszę z tego, że mam fajnych ludzi wokół siebie. Córkę, a zaraz dwoje dzieci, które pewnie chwila minie i będą tak energiczne jak wy. Więc się z tego bardzo cieszę. Ja wam właśnie życzę tego, żeby walczyć o swoje marzenia, żeby sobie wymyślać to, kim chcielibyśmy zostać w przyszłości. Jakby wszyscy my, bo to w każdym wieku można, każdy wiek jest dobry, każdy moment jest dobry na to, żeby zmieniać swoje życie, żeby walczyć o swoje marzenia, żeby zamiast narzekać na to, że mamy, nie wiem, szarą codzienność, jak to czasami ludzie mówią, to żeby samemu tą codzienność ubarwiać i mieć różne swoje pasje, rzeczy, którymi się interesujemy, żeby właśnie uczyć się nowych umiejętności, nowych pasji i spełniać swoje marzenia, bo ja wierzę w to, że marzenia są nie tylko po to, żeby je mieć, żeby siedzieć i czekać na to, aż się spełnia, jakby, nie wiem, miała spać gwiazdka z nieba, tylko że marzenia trzeba wypracowywać i robić różne fajne rzeczy, robić to, co dusza zapragnie i mieć obok siebie fajnych ludzi. To jest takie polskie powiedzenie, że z kim się przystaje, takim się staje i warto jest mieć obok siebie takich ludzi, którzy mają podobne marzenia jak my, przy których się nie musimy wstydzić tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i co marzymy i razem robić różne fajne rzeczy w życiu, żeby nam się gęba jak najczęściej w życiu śmiała. Na początku trudno, wiesz co, na początku jak człowiek jest właśnie w nowej sytuacji, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko robimy dwoma rękami i że chodzimy na dwóch nogach, to tak, to każda rzecz się wydaje trudna, ale myślę, że to jest wszystko kwestia punktu odniesienia. Znaczy, zobacz, wyobraź sobie na przykład, to jest oczywiście jakaś abstrakcja, bo to jest normalne, że ludzie mają dwie ręce, ale jakbyśmy żyli na takim świecie, na takiej planecie, gdzie ludzie by mieli cztery ręce, albo nie wiem, albo trzy ręce i wszyscy dookoła by mieli trzy ręce. I ktoś z was by miał wypadek, straciłby jedną rękę i miał tylko dwie, to na początku by mu się wydawało, że sobie nie poradzi, że się nie da, że mając tylko dwie ręce, to się w ogóle nie da, że się jest niepełnosprawnym i nie wiadomo co. Więc to jest kwestia porównania. Ja znam ludzi, którzy nie mają obu rąk i sobie doskonale dają radę i malują obrazy i robią różne rzeczy i tak jak wam mówiłem na spotkaniu, samochód potrafią prowadzić i różne rzeczy fajne robić, więc to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja się na tyle przyzwyczaiłem, że lubię swoje życie i chyba bym się z nikim na inne nie chciał zamienić.
Lubię, bardzo lubię pierogi. Najbardziej ruskie. Było o Syberii, to tak, to ruskie.